wszystkiego najlepszego z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstał, zmartwychwstał prawdziwie. Ciesząc się z tej uroczystej chwili, z tego wspaniałego święta, święta wszystkich chrześcijan na świecie. Cieszymy się, że Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak dzisiaj, czyli 9 kwietnia, oczywiście roku 2023, wygląda Włocławek. Jak zwykle rejestruję to z okien mojego samochodu. Widzicie już po prawej stronie przepiękną włocławską katedrę. Muszę Państwu powiedzieć, że jakoś mimo trudnego czasu te przygotowania do świąt miały w miarę spokojny. Sprawami sprzątania i przygotowania posiłków wielkanocnych nie byłem obciążony, więc mogłem się zająć innymi sprawami w tym roku. Tylko wykonałem niewielkie czynności z tym związane. Tak, proszę Państwa, coś tutaj się dzieje na przystanku, jest straż miejska, siedzi jakiś biedny człowiek, przy nim strażnik miejski. Ludzi jest niewiele, dlatego że to jest czas wielkanocnych śniadań, spotkań rodzinnych. Doczekaliśmy się kolejnego święta Wielkiej Nocy, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Popatrzcie, pogoda jest ogromnie deszczowa, plus 8 stopni Celsjusza. Wczoraj było, Wielką Sobotę było bardzo, bardzo świątecznie. Jak przeżyłem Wielką Sobotę? W tym roku Wielką Sobotę przeżyłem w sposób bardzo duchowy. Rzeczywiście w takim wyciszeniu, skupieniu się, wsłuchaniu się w ciszę Pańskiego grobu. Nie biegałem, nie wyszukiwałem grobów, by je fotografować i publikować, dlatego że wydaje mi się, że rozproszyłoby to moją uwagę i nie służyłoby to skupieniu duchowemu. Dzisiaj z kolei jestem już po małym wielkanocnym śniadaniu. Za chwilę spotkam się z bliską mi osobą najbliższą z kręgu rodziny oczywiście. I z częścią rodziny mamy po prostu kontakt telefoniczny. To tyle. Muszę powiedzieć, że jest to też czas radości, ale święta wielkanocne są też dla mnie czasem trudnym, bolesnym. Od roku 2006, a właściwie 7, szczególnie bolesny. Wiecie dlaczego? Polubiłem te trasy, te widoki. Często śmieję się, że to jest taka droga mojego życia, bo ta trasa biegnie przez Toruń, gdzie studiowałem, aż do Świecia, do Gdańska. To jest w pewnym sensie trasa mojego życia, moich zainteresowań, moich pasji. I na tej drodze spotykały mnie różne zdarzenia. Tak, proszę Państwa, krótko powiem tak. Dziękujmy Bogu za kolejny czas pokoju, że jak na razie Polska nie została
wciągnięta w konflikt militarny, aczkolwiek rządzący nami chyba robią wszystko, żeby to się stało, co jest w ich mniemaniu możliwe. Mam nadzieję, że to się nie powiedzie i że zarówno rządzący nami, jak opozycja nie dopuszczą do tego, żeby Polska przyłączyła się do konfliktu militarnego na wschodzie. Również dlatego, że w naszym kraju około 10 milionów sąsiadów znalazło schronienie. To również jest w ich interesie. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, prawdziwie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zmartwychwstanie w nas nadzieja, wiara, miłość, dobro, piękno, wzajemna życzliwość, żebyśmy sobie pomagali, żeby przetrwać ten trudny czas, jaki jest niewątpliwie przed nami. A przede wszystkim dbajmy o to, by w Polsce utrzymał się pokój i by powrócił dobrobyt. Żeby był dobrobyt, budujmy dobrobyt swoją pracą, wytrwałością, cierpliwością. A dzisiaj cieszmy się z tego, że Pan nas zmartwychwstał. Alleluja. Miłego i dobrego świętowania. Szczęść Boże.